Witam wszystkich bardzo gorąco, siemanko, z tej strony Bonkol. Słuchajcie, wracam teraz ze spotkania z Mikołajem, zwanym także Niklausem, z kanału Freaky Gamers. Jest to chyba najbardziej znany kanał na YouTube z filmami związanymi w ogóle w języku, w gwarze śląskiej, nie w języku, tylko w gwarze śląskiej, związany w ogóle ze Śląskiem. No i cóż, Mikołaj uznawany za Ślązaka, słuchajcie, on od niedawna, jak wiecie, w ogóle ja nagrywałem z nim od dłuższego czasu materiały, tylko zaczął się zachowywać dosyć dziwnie. Dziwne wiadomości podsyłał mi i postanowiłem się z nim spotkać i przygotowałem nieco prędzej, że tak powiem, specjalnie tutaj taką niespodziankę. Mam nadzieję, że to w miarę tam będzie wszystko słyszalne i widzialne. No i cóż, dowiecie się, jak to tak naprawdę wygląda. Mam nadzieję, że materiał sam powie za siebie. Także do zobaczenia. I możecie oczywiście potem pisać w komentarzu, co o tym sądzicie. Także trzymajcie się. Cześć. Chłopie, na ciebie czekać. Cześć, Dawid. Siema, siema. Co tam, piwko popijasz? Nie, co ty, Pepsi. Pepsi. Tam piwko. Piwko to wiesz, kurczę, za donaty. No, no i co tam u ciebie? No, ja bym się tu już w ogóle umawialiśmy... Chyba z pół godziny temu. No ale kurde, wiesz jak tu jest dojechać, w ogóle mogę zapalić. Że ty kurzysz? No palę, no już kurde 6 albo 7 lat. To ty nie wiesz? Nie. No palę, no czy wiesz tam. Na YouTubie oficjalnie nie palę, nie, ale ja. Kurde. No dobra, no to patrz tam jako, no. Ale kurczę ci powiem. No co, no co u mnie, no, no co, siedzimy, no. Słuchaj, bo mieliśmy iść, bo idziemy potem na tego kebaba, nie? O, pójdziemy. No, ale... No cóż, no, tyle, no, porobiłem dzisiaj tam filmy. Kurde, ale ci powiem, ktoś mnie zaskoczył teraz. I a kurze, co, idzie, to... idzie ci to tak na tym YouTubie? No, nie, no fajnie, no teraz wiesz, jak to ino tym się zajmuje. No to fajnie, no i też cieszę się z tego i fajnie, widzów dużo. No, bo ty tylko YouTube'a teraz robisz, tak? Nie, no streamy, no tak, YouTube'a. No, a musimy coś nagrać w ogóle. No musimy. Boże, w ogóle, a na pewno widziałeś ten film o tych moich studiach, nie? Ale ten na tubie. No, że ja, no, że ja rzuciłem studia. Aha, no, tam tydzień temu coś było. Ja. No to słuchaj. No ty już coś tam gadał, że ten... No, było coś że takiego. Że coś ci nie idzie. Ale słuchaj, ale to wcale nie było tak, nie? Znaczy, ja im tam powiedziałem, że ja te studia rzuciłem, że mnie wyrzucili z tych studiów, nie? No. Ale ja te studia sam rzuciłem. No czemu tak? Wiesz, ile idzie robić teraz pieniędzy z tego YouTube'a? Znaczy no... Wiesz, słuchaj, ostatnio jak zacząłem tyle tych filmów rzucać, to mi tak mi tam poszło, że mówię, że to nie ma sensu tego kontynuować w ogóle. No ale kurczę, no ale ty tam miałeś widownię ze Śląska przede wszystkim, tak, nie? Tak, łykają, łykają to jak młode pelikany. No ale co, no, co mają łykać? Kurczę, no, wiedzą sam po Śląsku, nie? No przecież wiesz, że ja się nawet w ogóle w Bytomiu nie urodziłem. No to pierwsze słyszę. Przecież ja się urodziłem w Będzinie. Ja się do Bytomia... Co? 10, ja się 10 lat temu do Bytomia przeprowadziłem. Ja pierdolę. No to ty, kurde, jak to w ogóle robisz? Matka Szczeladzi. Ojciec z Będzina, ojciec przyjechał z Będzina tutaj do Bytomia na rozbarku węgiel hydrować. Kurde, ale to... Czekaj, 10 lat temu? No tak ty się to w ogóle... No ale no dobra, no bo jak ty... Słuchaj, wpadłem na taki pomysł. Nagrywał. Mówię, nie ma czegoś takiego jeszcze na YouTubie. Pokupiłem tych książek wszystkich o Śląskiej, tamtej gadce, godce, jak to tam oni mówią. Jak wy to mówicie. I godocie. I mówię, no spróbuję, nie? No i co? I zacząłem tam się tego uczyć. I jakoś tak poszło, nie? Wiesz, że ja tak do języków mam trochę talent, nie? No i tak, no wiesz. Tam po angielsku coś, no ale tam. Kurde, to już trwa 3 lata i to już, wiesz, to już tak nie będzie się dało długo, nie? Pamiętasz tak w ogóle jakieś 2,5 roku temu to było, jak te moje filmy na Joe Monstera poszły i tak dalej, nie? No to tak, to widziałem, to przecież było te o Call of Duty, to chyba wszyscy widzieli, milion wyświetleń. To wiesz, że wtedy się prawie się zorientowali. Już mi tam, wiesz, odgoreli i tak dalej. I wtedy byłem już taki obesrany, bo myślałem, że wtedy to się wszystko wyda, nie? No ale wiesz, ale jakoś poszło i tak już 3 lata to ciągnę, ale ci powiem, już nie mogę. No widzę, że... Jeszcze raz. A co cię, to wkurza, coś ci gadają nie, no teraz? Wiesz, coś mi piszą, nie? Zaczyna im coś nie pasować, że to chyba tak nie bardzo Ślązak, na siłę. Nie? Że to chyba Ślązak nie jest za bardzo, że to coś na siłę i tak w ogóle, wiesz, no i kurde... No i teraz nie wiem, co z tym zrobić za bardzo, nie? No, ale to zaraz, no to tyś rzucił... No to teraz będziesz nagrywał, ale to będziesz dalej nagrywał po tym, po Śląsku. No będę, no jeszcze to pociągnę tam, ile się da, nie? Ja ci powiem. No ale to co, no ale przynajmniej nie ma innego kanału takiego na tubie. Wiesz co, no nie ma, ale...
kurde, nagramy tam coś, wiesz. Ale ci pewnie wiem, jak jeszcze tylko to potrwa, nie? No bo ludzie się w końcu kopną prędzej czy później. Ludzie nie są aż takie głupi, nie? Wiesz, wrzucam te filmy teraz po dwa, po trzy dzień, to tam oglądają, nie? Tam, o, jak fajnie po Śląsku i tak dalej, nie? Wiesz, jakby tam się kapli, jakby tam się ludzie zorientowali, że ja w ogóle nawet ze Śląska nie jestem i że ja się to nauczyłem i że to jest takie udawane, to wiesz, co by było? Jakaby w ogóle masakra. Ja bym chyba dostał, połowa widzów by odeszła może lepiej, nie? No. Masakra, masakra. Wiesz, to dobrze, że ja po Śląsku tak nie nagrywam. No, no, bo to już by było... Masakra. To już by się tak dłużej nie dało, no. No i nie wiem, no i nie wiem, co z tym to zrobić. No co zrobisz? No to hopie, no to teraz musisz, wiesz, tylko to, kurczę, no po Śląsku tego jedziesz, hopie, materiały. Wiesz, hopie, zgotowanie z Warzynią, hopie, to byś zrobił tam, kurczę, Wodzionka myśmy mieli nagrywać. A, w ogóle. Nagrywać, ale ja w ogóle nie wiem, wiesz co, bo ja tak niby, wiesz, tam w tych filmach, że te takie tam śląskie jedzenie i tak dalej, ale ja w ogóle nie wiem, ta rolada i ta kapusta w ogóle, że to, jak ktoś tak mówicie, że to modro niby, a ona w ogóle jest przecież taka czerwona i... Ten żurek w ogóle i ta wodzionka, wiesz, taka w ogóle super zupa wodzionka, nie? Woda z zupy i woda z tego, zupa z wody. No, i jak ktoś nie próbował, to tak myśli, nie? Że jest z dupy daj takie. Spokój, nie? No tak tam mówię, nie? Że dobre, że pyszne, ło, super śląskie jedzenie, no i tak to wszystko tam łykają, nie? No ale ile tak można? Nie. Kurde. No to nie wiem, co my teraz będziemy coś... No to coś nagromy, co tam dupcy schopią, takie głupoty. No nie wiem, no. Jakoś to będzie. Ja w ogóle muszę się zbierać, bo ja mam zaraz autobus za niedługo. To gdzie ty jedziesz? Do Bytomia? No uciekam, no jadę do Bytomia, no nagrywać dalej, nie? Kurde, teraz te studia rzucone, nie? No trzeba na nich zarabiać jakoś. Znaczy, no widziałem, że tam streamujesz dosyć często teraz. No streamuję dużo, teraz. No. Trzeba to wszystko dojść, póki się da, nie? Póki jeszcze to idzie, to trzeba z tego dojść tyle pieniędzy, ile się da. No. Dobra, wiesz co? Ja lecę, bo to szkoda tylko czasu. Pieniądz się sam nie zarobi, nie? No to zobaczymy, jak myślę, to będzie. Żebyśmy mieli kurwa iść na tego burgera. No ale wiesz, no to innym razem. Ty jesteś fajnie zdenerwowany dziś. No ja cały się częstę, nie? No. Dobra, no to cześć. No, trzymaj się. Ja się zbieram, no cześć. Kurwa.